Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kalendarz adwentowy z przekąskami. Są tutaj takie marki jak Funny Frisch, Ultie, Chio, Pombar. Są różne tutaj przekąseczki w kalendarzu. Kalendarz kosztował około 19-18 euro. Został kupiony w Kauflandzie w Niemczech. Na przeliczenie polskie to jest około 70 zł. Więc przejdźmy do otwierania. A i okienka jeszcze w kalendarzu, powiem, że okienka w kalendarzu są z każdej strony, są z przodu, z tyłu i po bokach. I chciałam jeszcze dodać, żebyście nie zapomnieli o subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z każdymi filmami i nie przegapić niczego ciekawego. To jedziemy teraz z jedyneczką. Nie wiem, gdzie tu są drzwiczki, czy mam przyrząd, ale czy mi będzie potrzebny. Aha, to są tak drzwiczki. Mamy tutaj w jedynce Funny Frisch, chipsy o smaku śmietanki z cebulką. Są to malutkie opakowania, 20 gram. Teraz jedziemy z dwójeczką. Muszę ją znaleźć, czy jest na drugiej stronie. O, jest, dwójka. W dwójce mamy popcorn do mikrofali. Jest to popcorn o smaku soli chyba, albo masła. Jest to popcorn zwykły 100 gram do mikrofali. Teraz trójkę widziałam gdzieś tutaj z boczku. Trójkę mam z boku. W trójce mamy chipsiki, Pombar, chipsy misie, oryginalne, solone. Teraz poszukajmy czwóreczki. Czwóreczkę mamy tutaj, z boku. W czwórce mamy orzeszki w takiej skorupce paprykowej, 40 gram. Piątka. W piątce mamy kolejne chipsiki. Tym razem są one paprykowe, takie karbowane. Też 20 gram. Szukamy szósteczki. Siódemka widzę, że jest na boku, szóstka jest tu u góry. W szóstce widzę kolejne chipsy z tej samej marki Funny Frisch. I tym razem są zwykłe paprykowe, niekarbowane. Też 20 gram. Siódemkę, tak jak mówiłam, widziałam tutaj z boczku. I w siódemeczce mamy kolejne chipsy, są chyba bekonowe czy coś takiego. Ringil, to są takie pierścioneczki, fajne. A jeszcze powiem wam, że mają one 35 gram. Dobra, to była siódemka, ktoś mi tutaj przeszkadza niestety i tak nie mogę się trochę skupić, bo co chwilę mnie wyprowadza tutaj z transu. W ósemeczce mamy Kruspers. Jest to taki suszony chlebek, chyba z musztardą i miodem. Takie grzaneczki, nie wiem jak to nazwać. I to jest bardzo malutkie, ma 20 gram. A jeśli podobają wam się takie filmy jedzeniowe, zostawcie łapkę w górę, komentarz albo podrzućcie w opisie jakiś kalendarz, który byście chcieli, żebym otworzyła, to postaram się go kupić i otworzyć.
Teraz przechodzimy do dziewiątki, którą mamy tutaj z boku. W dziewiątce mamy precelki solone, 20 gram. To była dziewiątka, teraz dziesiątka. Wgniotłam drogę 14, ale ona już była taka naruszona. W dziesiątce mamy kolejną paczkę tych chipsików kremowej cebulki. Teraz jedenasteczka. Jedenasteczka, dwunastkę widzę, mam jedenastkę. W jedenastce trafiły nam się chio. Red paprika. Też 20 gram. Teraz dwunastka. Dwunastkę mamy tutaj z boku. Ostatnie okienko z tej strony. I dwunastka duża, a w nim małe. Mała rzecz. Tutaj mamy pikantne orzeszki. I jest tutaj 50 gram pikantnych orzeszków. To była dwunastka, to teraz trzynastka. W trzynastce mamy takie krakersiki w kształcie rybek z sezamem, 20 gram. Teraz czternastka, a zanim znajdę, chciałabym Wam przypomnieć o subskrypcji mojego kanału. Czternastka. W czternastce mamy kolejny raz karbowane chipsy paprykowe, 20 gram. W piętnastce, którą mamy, gdzie my mamy ją? Mamy ją tu. W piętnastce mamy ponownie ringli, te takie kółeczka. Myślę, że tutaj już same powtórki będą pewnie. Szesnastka. W szesnastce znajdziemy kolejną paczkę popcornu o takim samym smaku jak poprzednią, do mikrofali. Tutaj jeśli widzicie taki plaster od spodu, to już został zabezpieczony kalendarz, abym nie wiedziała, co w nim jest, przez tutaj dostawcę. Siedemnastka. W siedemnastce mamy kolejny ten suszony chlebek z musztardą bodajże i miodem. To była siedemnastka. Trochę się naobracam tego kalendarza. Tu widzę dziewiętnastkę, a tu mamy osiemnastkę. Osiemnastce kolejna paczka precelków solonych. Dziewiętnastka była po drugiej stronie. Tutaj w dziewiętnastce znalazłam kolejną paczuszkę orzeszków w chrupiącej paprykowej osłonce, 40 gram. Dwudziesteczkę widziałam chyba z boku jako ostatnie okienko. I tutaj widzę kolejne dwudziesteczka. Kolejne chipsiki, takie misie, oryginalne, 30 gram, 21, no jest taki szybki kalendarz, 21 chio, red papryka, 22 musi być po drugiej stronie, tak i jest, 22 mamy kolejne krakersiki w kształcie rybek z sezamem. 23. Znowu wracamy do drugiej strony. 23. Orzeszki pikantne. I ostatnie okienko. 24. Czy czymś nas zaskoczą? Czy będzie coś nowego, innego?
Czy będzie powtórka? I mamy powtórkę. Chipsiki paprykowe. A więc, czy uważacie, że ten kalendarz był wart tyle? Ja uważam, że nie był wart tyle pieniędzy. 70 zł, tutaj każda paczka ma po 20 gram. Są dwie, co mają po 30, czyli 60, to nawet nie jest zwykła chyba paczka 60 gram. W jednych po 20, no to by się uzbierało pewnie ze 4 paczki. Tyle te orzeszki troszkę większe, więc sądzę, że nie był wart tyle. No niestety, troszkę przepłaciliśmy, ale jeśli podobał Wam się film, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia do kolejnego filmu. Cześć!